Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski, Grupa Kamerowani. Powracamy z kolejną częścią akcji ulicznych. Tym razem coś muzycznego. Pobawimy się w taką naszą wersję takiego programu telewizyjnego, który możecie znać, ale nie będę go wymawiał, nie będę wymawiał jego nazwy, bo wiadomo, prawa autorskie. Będziemy przepytywać ludzi z wiedzy muzycznej. Troszkę pośpiewam, troszkę pomruczę, pochrumkam. No i co ciekawe, nasi gracze, nasze cudowne ofiary także. Zapraszam Was do obejrzenia, jeżeli Wam się podoba. Lajkujcie, oczywiście zostawcie suba, dzwoneczek i tak dalej. Zaczynamy! I wytłumaczę, na czym to polega. Bardzo prosta sprawa. Na początku będzie to jedna piosenka, którą ja wybieram, tak po prostu randomowo. I wy macie zgadnąć wykonawcę oraz tytuł tej piosenki, a później każde z was będzie mogło wybrać swoją kategorię. No i zobaczymy, czy w ogóle będę coś znał z waszej kategorii. A jeżeli będziecie mieli czas i ochotę, jeżeli to nie będzie za bardzo żenujące, to nawet wy będziecie mogli coś zadać mnie. Chyba, że boicie się zanucić, zaśpiewać. Nie, bardzo. O, dobra, już. Nie, gruby. Dobra, zobaczymy, jak będzie. Dla ciebie bardzo przyjemniutka rzecz. Popłyniemy z klasykiem. Piękny rejs. Parostatkiem. A, natchnęłaś mnie. Chciałem. Daj! Chciałem być. Dobra, bez Krawczyka w takim razie. O. Możesz iść, a szybciej Phil. Niż. Phil, oczywiście Phil. Tytuł? Tytuł. Pokaż, na co cię stać. Wow! To jest dopiero geniusz, nie? Możesz iść, Phil! Mamy to, super. Coś odrobinkę starszego. My loneliness is killing me and I must confess I still believe. O, ale mi głos zadrżał, mój Boże. Kojarzysz już, czy nie? Nie, zupełnie nie. I właśnie, i to jest ten moment za kamery na zasadzie nie chciałem brać udziału, ale stary, jaki głupi jesteś, jak jest proste. Może kolega chce pomóc? Nie, kojarzę, ale tytuł nawet podam. Britney Spears. Hit me baby one more time. Tytuł Baby One More Time. To po refrenie może bym wtedy spojrzał. Po refrenie, no właśnie, bo ja tak też utrudniam, bo to by było zbyt proste czasami, bo często pierwsze słowo refrenu to jest tytuł, nie? Tak, wiadomo, tak, o co chodzi. Tak. Dobra, to teraz wybierasz sobie kategorię. Wybierz kategorię, a ja ci coś spróbuję zaśpiewać, zanucić, zafałszować. A dobrze znasz się na muzyce? Jak mi rzucisz węgierski hip-hop, to może być ciężko. A pop, lata 90, dyskoteka 2000. Okej, okay, pop, lata 90, tak. Dyskoteka 2000, dobra. To jest ambitne, nie zadziałało. You can try to resist and to hide from my kiss, but you know that you can't fight the moonlight deep. In the dark, you'll surrender your heart, but you know that you can't fight the moonlight, no, you can't fight it. Kurczę, to jest taka laska z takim głosem, trochę lekko takim, nie Aguilera, tylko taka podobna do niej. Ale mi się tak mega podoba, że to wszystko gra się, to jest laska, ona ma taki głos taki jak ten, ale trochę inny niż ten. Jakby analizujesz, dochodzisz, a teraz jak ci to pomoże dojść do tytułu i do... Taka ciemna, nie? Taka mulatka? Nie. Biała, blondyneczka. Kurde, jak to nie jest Aguilera, to nie wiem. Nie trafię. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Tak się nazywa ten otwór. Ruskie disco polo. Myślisz, że mnie zagniesz? To jest mój konik. Toczy. W sensie, to będzie mój rosyjski. Ja nie mówię po rosyjsku, więc przepraszam wszystkich Rosjan, którym na przykład obrażę matki w tym momencie, nie? Nie było nie bryki, cyka, szczyczka, nie meniu, kapelka. Eta trek, nie dla twierka, panie pocie, Diskoteka, eta wieka, diskoteka, DJ, beatmaker, uliczny dancer, shaker, party maker. Pozwolę ci zgadnąć tylko tytuł. To na pewno nie hard bass. Nie, on kręcił, on nagrywał w latach 70, więc nie. Powiem tak, podpowiem ci, tytuł padł w natłoku tego czegoś, co było. Party Maker? Pięknie! Jest to! Mamy to! Wielkie brawa, kochani. No teraz możecie tak. I to jest to. Mamy to. Party Maker. Dokładnie. A było tyle do wyboru. Był Shaker, był uliczny dancer, było... Hey, bigger. Tierki, dokładnie. Twoja kategoria. Wybierz taką, w której się czujesz dobrze.
pojęcia. No myślałem, że już zaczęła śpiewać. Kaja, Czaje Szukarije, z Goranem Bregowiciem. A piosenka z bajek? Piosenka z bajek, dobrze. Coś łatwego, no to spróbuję. Z takich nowszych, starszych, jak... Z klasyków, dobrze. O, to mam coś. Mamy to! Pięknie! Pięknie, super, brawo! Jest, jest. A kto jest wykonawcą? Bo ja sam nie wiem. Czy to był Wodecki? Nie, Wodecki śpiewał Maję. Wodecki Maję śpiewał. A to też świetny głos, szczególnie tam Gubiś to fajny miś, jak to było, wyciągane, piękne. Tam pewnie miał te klipsy mu tam w pewne odpowiednie miejsca przypięli, że on tak wyciągnął to. Niech to będą balady lat 80. zagraniczne. Super. Dobra, to jest, to ci podpowiem, tylko że to było oryginalnie nagrane chyba w 60. którymś, ale wersja z lat 80. jest najpopularniejsza. Dobra. Więc popłyńmy. Melody. Jak? Jak nie wiem, jak to się czyta. No, a jak? Coś tam Melody. Tak, Unchained Melody. No, dokładnie. Ty, ona jest genialna. Co tu się w ogóle dzieje? Wielkie brawa, nie? Przysięgam, że nic tu nie było, nic tu nie było ustawiane, nie? A wiesz, kto jest wykonawcą? To już jest... To jest kapela, na pewno to jest duet i na końcu jest brother. Tylko nie wiem, jaki jest początek. Righteous Brothers Unchained Melody. Jakby złożyć drugą część tytułu i wykonawcy, to byś miała punkt. Super. To ja poproszę polski uliczny rap. Polski uliczny rap. Tak. Plus i minus to jedyne, co widzę. Plus i minus to jedyne, czym żyję. Plus i minus to jedyne, czym żyję. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Idę tam, idę sam, w tę czarną chwilę. Myślę, że już wiesz. Tak, to jest Paktofonika plus i minus. Akurat nie Paktofonika, ale tworzą ci sami ludzie? Poniekąd? Kaliber 34, o Jezu. A imię jego 44, bardzo dobrze. Super, uznajemy, jest pięknie. Okej. Patrzę w wodę i te fale na brzegu, odkąd sięgam pamięcią, sama nie wiem czemu tak. Żal mi, ale widać tak być musi. Już, czy mam dalej śpiewać? Śpiewaj dalej, mi się bardzo podoba. Wszystkim się podoba, śpiewaj, śpiewaj. A ja będę myślał. Nowy dzień mnie słońcem kusi, jak oprzeć się mam, no jak? Każda z nowych dróg, każdej ścieżki, coś tam, coś. Wiecie, o co chodzi, ekipa? Może do refrenu? Czy to jest Let It Go? Nie, ale jesteśmy przy bajkach Disneya. Blisko, dokładnie, no to do refrenu, proszę. Gdzie się niebo i morze chce zejść, coś woła. Chórki już są. Disney, ojojojoj. I ten taki nowszy Disney? Tak, tak, nowszy Disney. Moana? Tak! Moana, yeah! A tytuł? A jaki jest tytuł? Nie mam żadnego pojęcia. Pół kroku stąd. Pół kroku stąd, wow. Wielka brawa. Super, dzięki. Tak właśnie strzelałem, ja najbardziej kojarzę, bo wiecie, Moana to tam grał The Rock, także mój ziomek. Tak, mój... tak, dokładnie. Dajesz. Gdyby świat cały obrósł niebieskie migdały, gdyby... Był doskonały, gdyby podziały gdzieś się podziały, gdyby ryby głos też miały. No. A jak Krzysztof Krawczyk, Parostatek? Na pewno, nie. To jest, o Jezus Maria, czy to jest raz, dwa, trzy, czy to jest Sojka? Ani to, ani to. Nie, to właśnie jednego słowa nie powiedziałem, bo to była Paktofonika, gdyby tam było magiku. A, gdyby magik był doskonały. Chryste, panie, no. Rzeczywiście. Ale czemu mi się to skojarzyło? Czemu no właśnie, nie wiem. Sojka. Właśnie, że przed chwilą mówiliśmy o paktofonice. Dlaczego no? Nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Tak, super. Kurczę, nie zgadłem. Zagiąłeś mnie. Gratuluję. Wytniemy to. Dobrze, a po zielono ogląda? Ty rzeczywiście wycięli. Dobra, to teraz twoja kolej, proszę. Dobra, to ja może też coś prostego, to... Du 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 du
odcinek, w którym padł Darude Sandstorm, to jest warty milionowy wyświetleń. Dzięki wam serdeczne. No to pośpiewane. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście z nami. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, zasubskrybujcie kanał, zostawcie oczywiście dzwoneczek, te wszystkie przyjemne rzeczy. Sprawdźcie mój Instagram, to jest nowość. Na Instagramie pan Pawłowski, tam znajdziecie relacje z mojego codziennego życia, jakieś tam ciekawe rzeczy, które mnie spotykają i tak dalej, i tak dalej. Także oczywiście będą tam rzeczy dotyczące kamerowanych, więc jeżeli jesteście naszymi fanami, naszymi widzami, to oczywiście wbijajcie. Pan Pawłowski, dobijamy do 1000. Na 1000 followersów zrobimy coś naprawdę spektakularnego. Ptasie mleczko dla wszystkich. Nie wiem jak. Nie stać mnie, ale nie wiem, jakby zrobimy to. Po prostu ptasie mleczko dla wszystkich. Pod tym filmikiem chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, jak wam się oczywiście podobało, ale też jakie piosenki chcielibyście, żebyśmy wykorzystali w kolejnych odcinkach, bo mamy nadzieję, że będą kolejne odcinki. 150 łapek równa się kolejny odcinek tej serii. Będziemy śpiewać z ludźmi i teraz pytanie, co chcecie, żebyśmy zaśpiewali. To mogą być naprawdę wszystkie piosenki, jakiekolwiek, cokolwiek wam do bani przychodzi, więc moi drodzy, głosujcie, piszcie, komentujcie, żyjcie pełnią życia. Grupa Kamerowania, Arkadiusz Pan Pawłowski. Dzięki bardzo i do zobaczenia.